Witam. Obserwuję kulturystykę już od 48 lat dokładnie. Parę lat temu na forum dałem taki temat, chyba złote czasy kulturystyki, są dzisiaj, nie kiedyś. Dużo osób tam się nie zgodziło ze mną, że jednak tam w tych latach 70-tych, 80-tych to był cud. Teraz nie. Ale mówię, patrząc na nasz kraj, na Polskę, na siłownię, na wszystko, parę lat temu, od tak 2012 do 2017, można powiedzieć, że był największy rozkwit chyba kulturystyki w naszym kraju. Zresztą na świecie też akurat mocno się wszystko ruszyło. A ten temat trochę inny jest, bardziej taki, że tak powiem, ponury, tak sobie myśliłem. Upadek współczesnej idei kulturystyki. Jestem ciekaw, co o tym myślicie. Dlaczego teraz tak stwierdzam, że teraz się zaczął taki upadek całej tej idei kulturystyki? Nie samej kulturystyki, bo ona się mniej więcej tak trzyma, tak jak zawsze, czyli taki sport niszowy, ale właśnie z tych wszystkich imprez, tego całego, że tak powiem, rozgardiaszu wokół tego, po prostu w tym roku widzę. Po prostu w zeszłym roku już to widziałem, w tym roku zobaczymy jeszcze. Ale w zeszłym roku no, po prostu przygnębiająco na mnie działały kolejne zawody. W Polsce akurat miałem okazję widzieć Mistrzostwa Wielkopolski. Akurat było nieźle zupełnie. Obstawa dobra, wszystko dobre. No ale już kolejne zawody innych edycji. Zaczęły tam się kłopoty z mistrzostwami Śląska, z innymi zawodami też tam, no nie bardzo. Kategorie zaczynały się łączyć, bo nie było, że tak powiem, odpowiedniej ilości zawodników. To już zaczyna przypominać lata właśnie przed 2012, 2007, 2008, 2005. No wtedy się jechało na zawody i właściwie dwa rzędy z przodu widzowie, czyli mówiąc prawdę koledzy startujących i to wszystko. No i powoli teraz też tak właśnie to wszystko upada, mimo tego rozmachu, że tak powiem, te nowe kategorie typu męska sylwetka, czy sylwetka plażowa, bikini i te wszystkie tam inne historie jakby już straciły taką, że tak powiem, świeżość. Dużo osób po prostu startując raz się przekonało, że to po prostu nie jest wcale takie łatwe. Drugie, wymaga to dużo czasu, pieniędzy, wysiłku. A na końcu praktycznie można sobie najwyżej w internecie przeczytać i zdjęcia kolegi zobaczyć. Specjalnie więcej rozgłosu, że tak powiem, nie ma. Można samemu się reklamować, co zresztą dużo osób robi. Po każdych zawodach się nagle wyłania pełno super trenerów, którzy już wszystko wiedzą. No po prostu jeszcze 3 miesiące temu mieli własnego trenera i się pytali, o co tu w tym chodzi. Po 3 miesiącach po starcie, po zajęciu tam któregoś miejsca, nagle wszystko już wiedzą. No ale to jest tam inna historia. Wiadomo, znowuż praca trenerska, czy tam takie prowadzenie kogoś, to jest inna historia. Trzeba mieć znowuż inne cechy charakteru. My mówimy o typowej kulturystyce. Kolejne zawody w zeszłym roku też tam wystąpiły, chyba już nie pamiętam, jakie to były w Warszawie, były to zawody, gdzie Piechowiak właśnie się strasznie tam zdenerwował i stwierdził, że jednak upuszcza JBB. Też tam była łączona kategoria Open, wszystkich kategorii, miejsca, wiele osób no, nie było zadowolonych ze swoich miejsc, to z różnych kategorii to wiadomo, no, inaczej to wygląda. Na scenie no nie jest to łatwe do oceny, ale też nie można się tym przejmować, że się tam jest pierwszym czy drugim, a 16. Bo to jest, mówię, zupełnie inna historia. No ale kolejne edycje innych zawodów tak samo, nie za bardzo. Mistrzostwa to świata weteranów, kolega był, Ojan zresztą z naszego forum. No mówił, że właśnie ludzi pełno, także że tam akurat, że tak powiem, tak pozytywnie.
ale te wszystkie zawody serii tam Diamond Cup czy coś takiego, to patrzę 4, 5, 6, włączona kategoria, to już nie jest dobrze. Jeżeli chodzi w ogóle o kulturystykę, to nie tylko wiadomo FBB, bo są jeszcze szereg innych organizacji, takich bardziej znanych. Też mówiąc prawdę, w Polsce nawet były mistrzostwa międzynarodowe, NABBA na przykład. I mówiąc prawdę, kompletnie byłem rozczarowany. Kilka osób, poziom słaby, tak bym to określił. No, trudno zresztą określać, bo mówię, trzeba stanąć, zawodnik musi stanąć kogoś na scenie, żeby dokładnie widzieć, czy naprawdę jest słabszy, czy lepszy. Bo tak z filmów, ze zdjęć, to tam mówiąc prawdę nie wiadomo. No ale po prostu ilość osób, no mało, jeszcze były to międzynarodowe, przyjechały kulturyści z Austrii, no ale no mało ludzi. Jak tam z widzami było, trudno mi powiedzieć, ale pewnie tłoku nie było. No i debiuty w Holandii, które są zawsze w grudniu, nie tak jak u nas na początku roku, ale właśnie na koniec. Dwa lata temu, czyli w 2018, byłem też na tych zawodach. Trwała impreza 2 dni. Zawodników naprawdę, dokładnie już tam nie pamiętam ilu, ale no, każda kategoria była obsadzona bez żadnego problemu. W tym roku kulturystyka ta ekstremalna, kategorie łączone. Kulturystyka, powiedzmy, tak, classic. Akurat tam było po 6, ale no, mówiąc prawdę, no, prawie że można powiedzieć początkujący. Co prawda tam są te kategorie D i C, czyli ta D taka zupełnie dla tych stawiających pierwsze kroki. No, ale ogólnie no tak trochę mizernie to wyglądało. Tak mówiąc prawdę, siedziałem, kręciłem te filmy i mówię, co ja tu robię. No słabo było. A te wyższe kategorie ekstremalne, no po prostu wszystko było łączone. Także wszystko to mówi za siebie. Podobnie cały sezon zawodników zawodowych i FBB, czyli to Elite Pro. Były i Mistrzostwa Świata, było wszystko, ale to jakoś tak mówiąc prawdę, no jakoś słabo to wyglądało. Były transmisje na żywo, trochę oglądałem, no ale mówię, było zupełnie inaczej, było jakieś inne zainteresowanie też ogólnie. No praktycznie u nas na forum to się prawie nikt nie interesował już tymi zawodami. Tam parę tematów chyba wrzuciłem, wpisałem, że akurat teraz ktoś tam startuje, można oglądać. Tam naprawdę żadnego odzewu. I tak to wygląda. Podobnie, że tak powiem, taka kategoria do Olimpii, czyli ta IFBB Pro. Teraz jakoś się inaczej nazywają, bo się kłócą już o nazwę nawet. Także powiedzmy, no, zawodnicy Mister Olimpia. Też te wszystkie zawody jakoś tak anemicznie wychodziły, jakieś, mówię, trzecie garnitury, dosłownie nawet nie drugie. Większość zawodników zupełnie nieznana. Po prostu w tej chwili tu tych kart pro właśnie, tych NPC, to też porozdawano maksymalnie dużo. Elite Pro też, że tak powiem, się nie hamowało, bo chodzi o to, żeby no, ruszyć z tym wszystkim, no, a żeby ruszyć, to musi być udział zawodników. No ale to potem się zaczyna przekładać nie na jakość, a na ilość. Kiedyś taki zawodnik IFBB Pro, to jak, żeby to zdobyć, pamiętam, jaki to był sukces, jak Piotrkowicz zdobył. Teraz Piotrkowicz już nawet narzeka na IFBB. Nie wiem dlaczego. Teraz sam będzie prowadził zawody NPC. Dokładnie za tydzień. Podobno jest 650 osób. Nagrody z tego opisu też wychodzą bardzo konkretne. A jak to będzie? Zobaczymy. W zeszłym roku Robert Burnejka robił właśnie też zawody NPC. No, według mnie no słabo to wyszło. Może tam ktoś był na miejscu, oglądał, ale
mi się po prostu nie podobało. I co tu jeszcze? Aha, jeżeli chodzi właśnie o te nagrody, bo po tym rozdziale, że tak powiem, tej kulturystyki jakby takiej europejskiej, amerykańskiej, tak to powiedzmy w cudzysłowie nazwijmy, też po prostu było bardzo dużo o tych nagrodach, jakie teraz nagrody ludzie będą dostawać za starty. Tam słyszałem i 20 tysięcy dolarów, i 30, i tam minimum tam 5 tysięcy i w euro, i w dolarach, i w czym się dało. Tak naprawdę to jest tak, jak było. Na niektórych zawodach zawodnicy, zawodniczki dostają po 200 euro za piąte, szóste miejsce. Wpisowe też jest pewnie 200 euro, jeśli nie więcej, plus hotele, to wszystko. Także tu na pewno jest też duże rozczarowanie, bo niestety no jest to sport bardzo drogi. I jeżeli ktoś liczy, że on tu mu się to zwróci od jakiegoś startu, od jakiejś wygranej, to naprawdę pomylił dyscypliny. Tu się nic nie zwraca. Czyli co, zapraszam do dyskusji. Czy rzeczywiście w tej chwili to tak tąpnęło i tak po prostu jakoś, nie wiem, no ja widzę już po publiczności, po kibicach, to też zupełnie osiedli. Mister Olympia na przykład zeszłoroczna. Wiecie co, no muszę się chwilę zastanowić, żeby sobie przypomnieć, kto wygrał. No to już wszystko wiemy, nie? I wygrał zawodnik, którego zresztą znam i kilka razy widziałem na żywo i mówiąc prawdę, mi się w ogóle, jako Mister Olympia, to mi się w ogóle nie podoba. Zresztą teraz wystarczy na siłowni się spytać, czy wiecie, kto był w tym roku, w zeszłym roku raczej Mister Olympia, czyli aktualnie kto jest tym mistrzem Mister Olympia, to ludzie się po głowach drapią i mówią, no nie wiem, nie mam pojęcia. A kiedyś każdy wiedział. Czyli to. Ja idę na trening. Dzisiaj ten film zamieszczę. Zapraszam do dyskusji. Może ja to jakoś źle widzę. Może byłem akurat nie na tych zawodach, gdzie trzeba było być. I tak jakoś tak to mówię, mi tu negatywnie to wyszło. Zobaczymy. Zapraszam do tematu, do pisania, do wyrażania swoich opinii.